Witam Was tutaj, cześć, cześć, mam zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines z PlayStation 4 Master Transit. I tak, dzisiaj kolejny odcinek. Wy jesteście już po tym, bo materiał polityczny tutaj się pojawił dla Was wczoraj, dla mnie to będzie dzisiaj, jeszcze jest to przede mną. Odcinki oczywiście wcześniej nagram. Mówiłem, że może live się pojawi, ale jednak nie, nie ma. No nie, nie mogę po prostu. Nie, jestem trochę zajęty i chcę trochę odpocząć od elektroniki. Chcę zająć się trochę innymi rzeczami. I tak, oczywiście standardowe jest. Tutaj ten port jest źle zbudowany. Mamy tutaj też trzy statki, ale ja tym nic nie będę robić, bo tutaj to według mnie nie ma sensu w tym z tym walczyć. No z kolegą już trochę tych kabli, drutów. Trochę o nie zapomniałem. Ale przecież drut jest po to, aby go później stąd zabrać. I dzięki temu zaraz mi się tu pojawią jakieś biurka jeszcze. O, dokładnie. Dobra. Tutaj również w sumie mogą się pojawić. No może bez poza tym miejscem. Tak, bo tutaj jakby ktoś nie pamiętał, to w ostatnim odcinku daliśmy sobie tutaj transport. No i coś, co nie coś tu będzie jechać z tego co widzę, bo jakieś tam pociągi jeżdżą. Tutaj jakby coś, ten węzeł tutaj jest. Pokaż mi tu mapę komunikacji, będzie widać. To nie? O, tutaj mamy ten węzeł kolejowy. On całkowicie został zmieniony. Ale może niekoniecznie dzisiaj. Mamy już na niego pomysł. Ale to w przyszłości, tak? Dobrze. Dzisiaj trochę tak, pobudujemy tutaj. Chcę zająć tutaj to miejsce. Tu trochę przygotujemy sobie tutaj pod rozbudowę, bo tu będą trzy tory jechać. Jedną i drugą stronę. Tutaj ten węzeł nie jest jakoś strasznie używany, tak teraz patrzę. Tylko pokażę z tego. Nie, coś tam idzie. A, no tak, na miasto może się rozjechać, w sumie racja. Oczywiście wyświetlacz mi się wyłączył, ale tak, bo tutaj jestem ten tramwaj, przy okazji bym sobie je włączył. W kolejnym materiale na pewno się zajmiemy tą częścią, dzisiaj może nie aż tak bardzo. I już tu będzie węzeł i zbudujemy sobie kolej jednoszynową, która będzie tutaj to wszystko przejeżdżać, całą tą tutaj dzielnicę. Nie wiem jeszcze jak, ale wiem, że tu będzie to na pewno. Tutaj oczywiście ci marudzą, że nie ma, no wiadomo czego. I to tutaj jest. Tu był przystanek autobusowy. A, możliwe. Możliwe, bardzo możliwe. Dajmy sobie tutaj taką małą drogę. Małą, jak dla kogo. Nie to. Nie, wyłącz skrzyżowania. I tak, nie wiem czy pamiętacie w ostatnim, na live'ie, na tutaj gruchnęła komunikacja. Całkowicie trzasnęło. Rozwaliło mi tu wszystko. Tak, poustawiałem sobie trochę, ponaprawiałem już ogólnie i pobudowałem tam różne rzeczy. Z tego co pamiętam. Chyba poza tym to już tak dużo. To włączyłem i puściłem do tego osobną linię komunikacji. I tak, pociągami się dzisiaj też nie zajmę, bo to trzeba nad tym trochę popracować. Ja mam pytanie, skąd ta woda tu się pojawiła? Dobra, nie wiem. I tak, i pierwsze od czego zaczniemy, zanim zajmę się jeszcze komunikacją, w sensie ewakuacją, wyburzymy sobie ten tutaj dworzec. On tu jest kompletnie zbędny już teraz. On był tu wcześniej tego portu, ale portu już nie ma. Czyli jest wyłączony. I mi tu trochę miejsca zajmuje, więc no niestety wypadł. To sobie zostawimy, co nie? Ale resztę możemy tutaj póki co całkowicie wyburzyć. Trochę wiem nad tym siedziałem, ale no cóż, nic nie jest wieczne. No ma to tak, tego nie będzie tutaj. Nie, w ogóle. Ciebie też można wyburzyć. Latarnia zostaje. I tutaj te druty jako tako na razie się rozchodzą, później też z nimi powalczymy. Dobra. To tutaj jest, to wygląda jak, tak jak jest. To jest ten zjazd. Tutaj tego nie powinno być. I tu możemy na razie zrobić, że tutaj, bo tutaj ten most tak na razie tak nie będzie wyglądać, jak on teraz wygląda. Możemy teraz zrobić trochę inaczej. Daj mi krętą. Krętą teraz sobie idealnie wykręcę. O. Tak. Zapomniałem o tym, jak to jest z idealnym kręceniem. Tak, wiem, mogę trochę powiększyć sobie miasto, ale na razie tym nie będę się zajmować. Wróć tu.
To było, się budowało, o, dokładnie, jakoś tak. Czekaj. I teraz możemy wybawić. Wiem, że mogę włączyć linie pomocnicze, ale nie musi. Dobra. I na razie taki tutaj pseudo wjazd jest na tą drogę. Tak, żeby na razie było, co nie? Tak, żeby było póki co, możemy w sumie to też ulepszyć. O. Dobra. Tutaj coś jest nie tak. Nie, to źle wygląda. Chwila. Ciach. Ale dziwnie to wchodzi w siebie. Dobra. Dobra, ale tutaj to już nic nie mogę zrobić. To już tak zostanie sobie. Dobra, no i tak, mamy trochę ewakuacji w naszym mieście. Tak, pierwsze co to katastrofę trzeba wyłączyć, bo wtedy ja gram w scenariusz, a tam trzeba, muszę to wyłączać. Zresztą tego jakoś tak nie zrobili fajniej. I tak, helikoptery ogólnie na całe miasto to są. Tutaj jest ich strasznie dużo, więc dobra, z tym nie ma co iść. Helikoptery medyczne. No i tutaj nie jest już tak dobrze, bo na przykład ci nie mają w ogóle. A nie mają innego szpitala, czy co? Jest przecież ten. A to sauna, to co innego. To co ja z tym mogę zrobić? Mogę postawić tu szpitala, albo po prostu postawić helikoptery. Helikoptery coś się pomagają? Nie. Dobra, to tak czy siak można postawić im tu szpital. Tak, tu aż tak na bardzo nad tą wodą, może nie. Może bez przesady. To tu będzie szpital. I tu, gdzie bym te helikoptery wyrzucił. Też, żeby się tutaj to jeździło, budowało i wiadomo, latało. Badajmy sobie tutaj trochę drogi, powinno to nam już spokojnie tutaj wejść, żeby się to tu budowało. No i tutaj sobie postawimy te helikoptery, oczywiście nie chcę wejść. Kurde. Dobrze, to może inaczej. Ten szpital możemy trochę przesunąć w tą stronę. O! I tu postawić helikoptery. Bingo. Dobra, to tak, tu mamy helikoptery. Ogólnie mamy jeszcze tę kryptę. Możemy postawić, już jest tak dużo tego, że w sumie czemu nie? Macie. Dobrze, tu mamy helikoptery medyczne. I tutaj, dobra, to tyle powinno wystarczyć. Kolejne są jeszcze oczywiście policyjne, akurat te trochę dają. Aha, tu w końcu ich nie postawiliśmy, nie było miejsca, tak? Najwyraźniej. Okej, no to tak, to też by się tu przydało. I nawet widzę miejsce, jak można było tu całkiem ładnie wstawić. Dobra, tutaj sobie dajmy już zwykłą drogę. Tu puścimy sobie w ten sposób i tutaj po prostu podstawimy to tu. Tak, tylko tutaj się teren mi obniża. I będzie to dziwnie wyglądać, jak jedna będzie na innej wysokości, a druga na innej. Podnieśmy sobie go po prostu. Nie wiem, czemu tak to się dziwnie tutaj robi, ale dobra. No cóż. Z kimś takim się nie dogadasz. I teraz postawmy sobie. Najpierw drogę. W sumie do czegoś to musi być postawione. O, od razu lepiej to wygląda. I no tutaj to z tym nie będzie po prostu na to patrzeć, tak? I tutaj jest trochę miejsca. Jak tutaj ze strażą pożarną? Możemy tutaj coś przy tym postawić jeszcze. Możemy postawić im tu kryokryp. Proszę bardzo, chcecie mać. Bo tak, bo tutaj ci wszyscy to nie. Wszystkich usług tutaj nie jest aż tak naprawdę bardzo niezbędne. Chyba, że z ratowniczych coś. Albo czekajcie, bo jeszcze jest te pogotowie wodne. Wiem, nie, dobra, wiem co tutaj postawimy. Zbiorniki wodne. Bo one nam tutaj się po prostu przydadzą z wiadomych celów, aby wodę. No woda by się przydała po prostu. Dobrze, przy okazji to już podłączymy. I w ogóle ja mam pytanie, czemu te helikoptery latają cały czas?
A nie, to nie są te, to są policyjne, wszystkie poza tym. Medyczne nawet latają, ma na jazdę. Dobra, to nie. No tak, mamy zbiorniki. Zbiorników oczywiście mamy za mało. Daję stówę. Tak, mamy ich za mało. Ale zbiornikami to zrobimy sobie osobne miejsce. Dobrze. Ci od pompowania. Mamy dwie takie stacyjki i chyba tyle na razie wystarczy. Jeśli coś jeszcze mamy postawić, to helikoptery te policyjne, tylko bardziej w centrum miasta. Dobra, dajmy sobie tutaj już. One trochę hałasują. Dobrze, no i kolejną rzeczą oczywiście tutaj jest tutaj. Jeżeli dobrze pamiętam, tak, to sobie poustawialiśmy. Już tak przyszłościowo mogę tutaj gdzieś postawić. Żebyśmy wiedzieli, co nie? I tu jest idealny spotnik na taki jeszcze jeden. Dobra, jaki jest z radiem? Bo ja pamiętam... O, właśnie. Tutaj jest problem z radiem. Jeżeli byśmy tu sobie postawili jeszcze jedną antenę gdzieś tutaj, to chyba nie byłby zły pomysł. Tylko tak, to musi być bliżej tego. A tu i tak są tory, ojejku. To jest dobre miejsce, żeby tutaj to jakoś wstawić, ale... Tak tu na wodzie? Dobra, może być. Pokaż. Bo tutaj na przykład do tych nie dolatuje, bo one są trochę niżej położone. Dobra, teraz jest dobrze. Znaczy, na przykład tutaj jest biały punkt. Okej, dobra. Radio jest już na dobrej falach nadawane. Mamy jeszcze to do postawienia, ale to postawimy sobie na jakiejś fajnej górce. Ale ze względów czysto, no wiecie, żeby nas nic teraz nie szepnęło, postawimy sobie tutaj, żebyśmy widzieli, jak jakiś meteor do nas będzie lecieć. Dobrze, no i ostatnie. To będzie na to teraz na timelapse zrobię. Strony. Muszą być. Dobrze. To tu teraz mówię dużo mówić. Zanim zaczniemy tymi schronami się bawić, dzisiejszy odcinek może być nawet trochę dłuższy. Tak pomijając to wszystko. To tak, tutaj nie ma zbytnio już takiej jednolitej drogi, nie będzie chyba. Chociaż w sumie czemu. Tu ogólnie, jak możecie zauważyć, to trochę się pozmieniało, jeżeli chodzi o drogi tego typu. Nie no, jakąś tutaj drogę jednolitą bym postawił. Czekaj. A jakbyśmy to przesunęli trochę w bok. Może by coś weszło? Tak, tu ogólnie z tego bardzo ładnie korzystałem, tak pomijając. Tak pomijawszy, tutaj mi się bardzo podoba, jak korzystałem z tych tutaj mostków. Ale ja bym to jakoś tutaj montował dwie drogi. Albo, czekaj, możemy zrobić coś innego. Tutaj to zmniejszy tych trzech pasów już, nie będzie. Mamy też przecież takie drogi. O. I tu taką puścić. O. Tu puścić w drugą stronę. Tutaj będziesz mieć te swoje cztery pasy, proszę bardzo. Nie mówię, że nie. Tu masz 4, tu masz 2. To tutaj też masz 4. Kurczę, zaraz się wszędzie zrobią 4. Dobra, macie tutaj wszędzie 4. I powinna wam to się... Strasznie tu jest nierówny teren, ale dobra, już nie będę na tym walczyć. I tak, i tutaj, ponieważ są tu drogi, tu sobie pociągniemy takie po prostu dwie różne te, ale ponieważ mamy coś takiego tutaj, to my to sobie jakoś podłączymy tutaj ładnie. Teraz. Chociaż czekaj, czy to my musimy tutaj tak łączyć? Tak się teraz zastanawiam. Tutaj ogólnie to trzeba całkowicie przebudować. Więc tak, to wybórz. Tak, bo tu mają być... tu nie wiem, ile ma iść torów. Byłoby przyzwoicie, jakby szły tak. Z 3 to na pewno. Z 3 tory tutaj. No, dodajmy sobie dodatkowo ten tor. Już tak. 3, no bo jeden jest dla pociągów zagranicznych, co nie? Jeden jest dla pociągów wewnętrznych. Jeden jest dla pociągów towarowych.
i to powinno nam się tutaj ładnie to rozłożyć, jeżeli tak zrobimy. Natomiast dokładnie jak to będzie tutaj wyglądać, to później się tym zajmę, bo, no bo wiemy wszyscy. Tak. Okej, no tutaj ten jeden taki trochę inaczej by nie wyglądać, ale już nie trudno. I tutaj te tory niestety musimy jakoś zakręcić, ale na tyle, aby dało się tu jeszcze, no pod tym przejść jakoś, dobra. Okej, dobra. To zróbmy tak, żeby coś tam mogło przejść jeszcze pod tym. Dobra, daj tutaj jedną, tak. One wszystkie muszą razem tutaj iść. Jedna, nie, tu będzie, tak, tu będą iść, będzie ich więcej szło. Tu idą trzy teraz, to widzimy, co nie? Ale będzie jeszcze czwarty tor. Stąd, tylko on chce tu skręcić jakoś tak. Bo tu puścimy sobie dzisiaj jakieś stacje pociągów. Może tutaj, nie wiem. Gdzieś na pewno ją tutaj wmontujemy dzisiaj. I stąd. Nie wiem, czy aż tak ostro. Jakbyśmy puścili to tak ostro, to byłoby nawet dobrze. Dobra, daj mi tutaj. A nie, czekaj, musimy to na tego budować. Okej, dobra. I teraz te wszystkie muszą tak samo wyglądać. Musi, byłoby fajnie. Tak, wiecie, bo jak idą wszystkie tak samo, to bardzo fajnie wygląda, jak się patrzy na to z boku. Ten powinien być trochę wyższy. Tak. No dobra, nie jest wyższa, już nie będzie. I stąd. Jakby mi się tu udało jakoś na jednym postawić to, ale widzę, że. Oj, będą problemy. Tak, jak wyłączymy sobie linię pomocniczą i siatkę, to sprawdźmy teraz. O! Dobra, idealnie weszło mi. I teraz dzięki temu możemy zrobić to samo na tym. Tak jak ty będzie robił ten wyższy. No i to samo z tym. Dobra, o! Dobra, teraz to nawet całkiem ładnie wygląda. Widzimy, że jakaś ciuchcia jechała. I stąd. No właśnie, tutaj się robi problem trochę, bo widzimy, co jest przed nami, tak? Dobra, tu dajmy sobie. Tu ogólnie cokolwiek teraz zaczynamy robić, to będą inne nam wysokości wyskakiwały. Więc musimy niestety krok po kroku tutaj robić. Kurczę, ja miałem dzisiaj robić coś zupełnie innego na tym odcinku. Ale wiesz, ale tramwaje na pewno dzisiaj będą. To wam mówię. Już z góry. To na bank będzie. Dobra, to dajmy sobie na taką wysokość dotąd. I te wszystkie pozostałe i tu później się po prostu na razie je podłączymy w jedno. Okej. I tak, ten na pewno może przejść prosto z tego pamiętam. Albo i nie. Kurczę. Tak. Tak pomijając. To wszystko, to ten tutaj będzie skręcać. To może i tego nie trzeba było budować? Czekaj. Nie, bo tutaj musimy przecisnąć te wszystkie pod tym. Okej, da, tutaj mi się źle chwyciło. To jest. Jaki tor? Ten środkowy. Ten środkowy to jest tor towarowy chyba. Tak, to jest towarowy. Dobra, to. Na razie to i tak nie ma znaczenia z tego co ja. Dobra, no i to samo trzeba. A! Przecież my to musimy do tego podłączyć. O kurde. Tak ciup zapomniałem. Dobrze. Wiem, że tym węzłem się później zajmiemy,
Mojego mam na kartce, ale na górze w pokoju, więc teraz nie wiem, jak pomyśleć zupełnie. No, daj mi tu trochę w dół. I tego nie przeciśniesz tutaj, bo ci się masz jakieś swoje wyginicie, to będzie zły. To miejsce jest zajęte, w jaki sposób już? Może jednak jest trochę za wysoko, czekajcie. Dobra, dajmy sobie dotąd. I później spróbujmy sobie tutaj pocisnąć. O kurde, nie chcę. Dobra, to teraz zniszczmy go. Już niech ci będzie, tak? Tam jest zadzwonię za górę, teraz tutaj wszystko. Jak mu się nie podobało, tak mu się cały czas to nie podoba. Na przestrzeń to tutaj on ma. Dobra, inaczej. Mamy wysokość. O! Tak możemy to dostawić. To teraz to już się po prostu nie. Teraz to już tego kompletnie nie zje. Więc to tutaj nie chcę złapać się dobrze. Patrzcie na to. To jest. Kurde. Teraz mam to po prostu nie chcesz tego. Pomijając tak, linię pomocniczą w ogóle wyłącz. Dobrze, dajmy sobie tutaj, on tutaj odjedzie po prostu w bok. O! Dobra. No i tutaj też musisz zjechać w dół. Chyba, że teraz będziesz z tym problem. Tak. Jak z jednym, to z drugim. O, patrzcie, teraz jest znowu. Nie, po prostu nie możesz zacząć budować pod tym. To jest chyba problem, kurde. Jeszcze budować kolejnego segmentu. O, weszło. Dobrze. No i teraz stąd tutaj podłączymy to sobie. I tak. Bo tu mamy kolejną tą nitkę. Dobra, podłączmy to na razie jakkolwiek. Włącznie z tym, to po prostu sobie teraz widzisz, nie? A ten zostanie tutaj po prostu podłączony. Stąd. I na razie nie dbam o to, że będą się tutaj robić korki, bo wiem, że będą się robić te korki. Jakby się teraz nie robiło, to po prostu byłby impossible. Dobra, no i dotąd byśmy sobie... Chcieć to by ty możesz sobie chcieć, tak? O! I ten tor, co jak wcale musisz skręcić tutaj stąd. Dobra. No i on tu będzie sobie jechać w tym kierunku. Dobrze, teraz najtrudniejsze przed nami. Trzeba połączyć tutaj teraz tą autostradę. O, to będzie... jeszcze taki jest problem, no tak. O, chyba teraz go nie ma.
Trzeba się cieszyć, póki go nie ma. Ale nie ma, on teraz źle wychodzi. Teraz również źle. No może stąd, nie, zobaczcie. Źle. Dobra, już pójdźmy z tym źle. Tylko po to, żeby to podłączyć. I stąd trzeba to zrobić niestety bardzo ostry zakręt. Nie, no kurde, teraz mi to się zrobiła górka. I mnie wyrzuciło. W ogóle wyrzuca strasznie, jak się wejdzie teraz w tę mapę. To gdzieś tam tepa. Nie wiadomo gdzie. I stąd. Dobra, mamy to. Dziwnie na razie wygląda, ale już trudno. Mam nadzieję, że... A, tutaj pociąg się trochę zawiesił. Dobrze, wracając do tej naszej budowy. Które mamy już minutę? 26 minut na byle czym? Kurde. No tego nie można nazwać czymś szczególnym. No, to pójdźmy to sobie dalej prosto. Ma taka, jestem zły. Pójdźmy porządny rady. Zrelaksować, to ja się zrelaksowałem wcześniej. I czemu tu zawsze w tym mieście jest cały czas noc? To jest najważniejsze. Dobrze, pójdź sobie dotąd do drogę. Dobra. I tu do góry. Włącz mi... Teraz możesz już włączyć wszystko w sumie. Tak. I tu podniesiemy o jeden, to to pójdzie. O, fajnie. Dobrze, i teraz byśmy chcieli zrobić to samo z tą, tylko że to jest nieregularnie tutaj postawiona i będzie problem. Dobra, tu dotąd. Ojejku. Weź tam teraz to wstaw, ten słup. Linie pomocnicze też wyłącz. I próbuj. Pierwszy musi być wyżej z tego co widzę. Okej. O. Dobra. I tutaj dawaj. Już linie pomocnicze. Ciach. Dobra, mamy podłączenie. Z tego możemy to robić z drzewkami. Jakbyście się zastanawiali, bo można się tak zastanawiać trochę. Czemu ja w mieście tym drugim już od dawna stawiam dużo budynków unikatowych, a tutaj w ogóle, to możecie się zastanawiać dalej. Ja też się zastanawiam nad tym. Nie mam na razie dlatego pojęcia czemu, ale jeżeli wiecie, to chętnie się... Uzyskam od was odpowiedź na ten temat. Tutaj sobie dajmy zjazd. Dobra. I tak się z tym przyznałem, jak nagrywałem tutaj odcinek ze scenariuszem. Dobrze, tutaj prąd nam się rozwaliło. I nasze portownie przestały działać. No. Tutaj będzie ogólnie problem z tymi portowniami, z tego co widzę. O, chyba że pójdziemy sobie w ten sposób. Dobra, no i tak, i tutaj mamy mniej więcej te drogi. Tak, wiem, tutaj ta duża droga jeszcze jest pod spodem. Gdzieś tutaj, o dokładnie. I tutaj ona będzie miała swój wjazd. O. Proszę bardzo. Tu dotąd i tutaj siatka oczywiście. Wyłącz. I stąd tutaj będzie przejazd nad tym dużym czymś. Dobra, dotąd. I ja tu bym chętnie sobie podłączył jakoś, ale gra będzie protestować. O, dobra, poszło.
Dobra, włączmy teraz te nasze linie. Bluta dociągnijmy, bo będą. No bo ci potrzebujemy z tego prądu. No dobra, no i tak. Możemy teraz zacząć już tutaj budować. Się mniej więcej. Czemu ty nie masz wody? Człowieku. Okej, dobra, masz już wodę. Problem rozwiązany. Czy tu się zrobiły światła? Wiecie co? Bardziej złej opcji to nie słyszałem. Dobra, no i tak, tutaj dajmy sobie taką małą drogę. O, proszę bardzo. I to samo tutaj, to jest ta nasza droga, co nie? Tutaj była ta turystyka. I ja tutaj sobie to pociągnę dalej. Pociągnę sobie tutaj dalej to tak, jakby to się idealnie tutaj rozwijało i w ogóle. No, więc to jakoś tutaj będzie szło. To jest duża droga, tak? Się tak zastanawiam, czy jest sens do niej się podłączać tutaj, ale nie, może już ją zostawmy taka, jaka jest ona tutaj. Jeśli już coś mamy podłączać, nie, to stąd, nawet tutaj droga poszła, nie, stąd tu. O, tak, poszło. Dobra, no i tutaj jakieś tam mieszkanka, co nie? Dobra, zaraz się zajmę oczywiście dodaną rzeczą. I tak. Tu tego nie mogę podłączyć, bo tu oni będą korzystać z tego. Ale postawimy tutaj sobie nasze pociągi. Zastanawiam się, jak te pociągi tutaj ładnie postawić, ale może tak. Czekaj. Możemy tutaj postawić te pociągi. Co mnie kusi tutaj zrobić tą drogę? Dobra, dajmy sobie. Jak będą z niej źle skorzystać, to sobie to usunę. Dobra, to wyłączamy. Wyłączamy. I dajmy sobie tutaj pociągi. Okej, dobra, może być. Dobrze, oni są zadowoleni, ja jestem też zadowolony, nie jestem zadowolony z tego, co się dzieje na dole, ale mniej się z tym. I oczywiście siatka wyłącz. Kurczę, no manie, brakuje mi tutaj, żeby na tym touchpadzie można było w danych miejscach no, wiedzieć, co trzeba zrobić. Dobra. Stąd, tutaj, tam gdzieś jest środowisko. Tego środowiska należy sobie puścimy pod podziemną tutaj linię. O! I to będzie po prostu podłączenie. Dobra, to jest pauza. Dobrze, no i stąd pociąg będę sobie jechać tutaj. Sami można już nawet tutaj jechać. He, to byłoby coś, jakbyśmy tak puścili. Dobra, tutaj widzę, że już muszę iść. Więc zrobię sobie krótką przerwę. Jedyną rzecz, którą tutaj trzeba koniecznie włączyć, to wyłączyć oczywiście połączenia zewnętrzne i dam już tutaj, aby mogli się budować. Tylko, że tutaj jeszcze są nasze tramwaje. Jejku, tu jest tak dużo się dzieje w tej części miasta, że... że trudno tutaj to wszystko na raz zrobić. Dobrze, tramwaje tu. Tutaj. Najchętniej bym wpuścił je w to. Ale tak sądzę, że może byłoby fajnie, jakbyśmy tego nie robili. Tak, może to jest dobry pomysł. Dobra, to tak, stąd. Tutaj. I tu będziecie mieli przystanek i tu sobie te tramwaje po prostu będą jechać tak bokiem. O, to jest dobry pomysł. Ogólnie ta linia tramwajowa, ona tutaj naprawdę będzie wielbiona przez ludzi, bo ona tutaj już bardzo długo jest robiona. I nie wiem, się zaraz zajmę. Kurczę, 34 minuta odcinka. Ostatnie te odcinki strasznie niedługie wychodzą. Dobrze, za chwilę będziemy kontynuować. Tak mniej więcej, mam nadzieję. Dobra, lecimy dalej. Całkowicie straciłem teraz rachubę czasu, ale mniejsza z tym. I co się przed tym wydarzyło? Jedno co teraz zauważyłem. Ale nie, to jest za daleko. To tą górkę fajną, co tutaj jest. Ale to nie, do niej nie dojdziemy, ona jest trochę daleko i tam nie mógł kupić
Jeśli już jest jakaś fajna głódka, to jest ta głódka. I na niej, ale teraz pamiętam tak. A nie, można byłoby ją kupić. Kawałek. No to dobra. To jest do zastanowienia się. Ale wracając do tego, co tutaj budowaliśmy przed chwilą. Pociągi jeżdżą już. Przed chwilą bym sobie zerknąłem i całkiem nawet nieźle się spisują. Co jest z prądem? Tutaj. Aha, to po prostu nie masz prądu. No tak. No, dajmy ci prąd. Masz prąd. Jednak możesz się mi tutaj trochę przydać. Dobrze, no i tak, tutaj jest nasza komunikacja, jak jest. Dajmy sobie nasze ścieżki. Bo tu ścieżki się mogą przydać. W ogóle nie wiem, czy wszystkie ścieżki też naprawiłem po tej ostatniej naszej katastrofie, ale to mniejsza z tym. Nie będę musiał się zastanowić później. Ogólnie pokazuje mi wszystko, co i jak, ale no nie wiem, nie jestem do końca przekonany, czy mi się udało znaleźć wszystko. Co nie? Tutaj jakby ktoś się zastanawiał, bo może się to zastanawiać. Czemu? No dobra, już nie będzie takim zakrętasem. Czemu tutaj zostawiłem sobie trochę miejsca? No, ponieważ tutaj te pociągi będą jechać dalej. Tutaj. Chociaż się zastanawiam, czy to jest dobry pomysł. Bo jak pociągniemy te pociągi trochę dalej, tu, to mi to strasznie duże miejsce zajmie. A możemy po prostu później puścić, nie dzisiaj, ciuchcie, koleję jednoszynową tutaj. I będą równie dobrze zadowoleni. A ze stacją tutaj jest problem trochę do zestawienia. Dobra, to należy, to tak będzie wyglądać, jak jest. Tramwaje na pewno tam dojadą. Dzisiaj. Dobrze, dajmy sobie tutaj, aby mogli się już budować ci ludzie. Nieszczęśni nasi. To tak, tutaj. A może inaczej, tutaj nie, bo tu będziecie mi wrzeszczeć, że jest głośno. A ja nie lubię tego słuchać. Dobrze. Okej, tak może być. No i reszta to już ktoś możecie spokojnie budować. Tutaj. Tutaj, z tego co pamiętam, jest jeszcze nasza dzielnica turystyczna. No i tutaj ten krótki fragment tej turystyki możemy już zostawić. Ale to tylko dotąd. Co nie? Tutaj sobie zmienimy ścieżki oczywiście. Tak, żeby mogli z tego korzystać już jako tako. Proszę bardzo. Stąd. Tutaj ta droga miała iść dalej, czekaj. Ale chyba no tutaj nam się nie przeciśnie. No właśnie. Szkoda. By fajnie wyglądało. Nie, dawaj, nie będziemy z tym walczyć, dawaj. Trochę zwolniłem teraz tutaj tempo, a my tu nie mamy zbyt dużo czasu. Dobra, tu jest dojście i jeszcze do tych trzeba byłoby zrobić przy dojście. I tutaj. Tak, tu ogólnie nie mają w ogóle przejścia, ale mniejsza z tym. Tutaj jest dojście, to jeszcze by się przydało tutaj do tej dojść. O, dobra. To tak, tramwaje zaraz tutaj pojadą. Może nie konkretnie w danym momencie. I tu wy się możecie już budować, tutaj również. Okej. Zaraz wam pomogę z tym, że nie macie wody, bo możecie nie mieć. Coś w tym jest. Coś na rzeczy. Dobra, dzisiejszy odcinek może wyjątkowo będzie trwał około godzinki. Ale to jest jedyny wyjątkowy, tak nie przywiązywać tego. Bo tak. Tutaj dajmy sobie już tą drogę taką krótką, chociaż się zastanawiam, czy to mi tam. Dobra, dajmy tu sobie taką. Chociaż nie. O wiele bardziej by mi się spodobało. Możemy na przykład. Nie, dobra. Nie możemy. Zrobimy sobie tutaj taką drogę, co nie? Tutaj sobie postawimy jakiś ładny park. Chyba się nie zmieści, wiadomo co. Aby tak tu pięknie wyszło. Tutaj nie możemy, bo tam są bambaje, a bambaje są akurat co jak co, ale ważniejszy. Możemy sobie postawić, może nie wiem, jakiś taki trochę większy park tutaj bym wcisnął, bo jest trochę więcej miejsca. Dobra, ty nie chcesz wejść, ty też nie, ty też nie. Tylko jak tu wejdzie jakiegoś większego, kurczę, trochę tych mało spoków. Dobra, macie tutaj taki park.
bo nie mogę wybrać żadnego. Dobra, dajmy sobie tu dojazd, no powiedzmy dotąd. I tu tramwaje będą jechać w górę. Co tu dużo mówić? Tu muszę przejechać nad tym wszystkim. Okej. I tutaj ogólnie mam pomysł, żeby wpuścić je na to. Albo przycisnąć się środkiem. To też jest pomysłem ciekawym całkiem. Dobra, pojeżdżę do dut. Wypad stąd. Dut mi tutaj jest kompletnie niepotrzebny. Znaczy, on mi zajmuje strasznie duże miejsce. I nie chcę go tutaj. Bo wy tu mi przez to też jesteście mniejsi. Dobrze, wy tu przesunięty. Wy tu sobie... Chciałem dać długo na środku, ale dobra. Powiedzmy tak, tutaj ma być ta droga. Coś takiego. Aby jeszcze bardziej wygospodarować tutaj miejsce, co nie? Dobrze, tutaj jest ten dworzec, jest wykorzystywany już. To widziałem przed chwilą. I się, z czego się nawet cieszę bardzo. Dobra, no i tak. Możemy to przycisnąć w ten sposób, że on tutaj sobie przyjedzie. Ale bym chciał to zrobić trochę inaczej. Bo chcę go puścić, wiecie. Możemy puścić tutaj tak górą. Dobra, nie chcę bardzo. Te tramwaje tutaj to będą na pewno miały ciekawą trasę. Wysoką, w sensie. No, dajmy sobie tu tak. I tu będą zjeżdżać w dół. No powiedzmy gdzieś tak dotąd. O! No. Całkiem ciekawa ta traska będzie. Dobrze, prąd. Już wam daję prąd. Prąd sobie podciągniecie teraz to od innej strony. Albo nie, to jest zły pomysł. To jest jeszcze gorsze niż stąd było ciągnięte. Tak, bo tutaj nie ma żadnego podłączenia takiego skutecznego, jaki... Możemy sobie puścić tak tu na okrągło już po chwili. Ciach, 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 ciach. I tutaj do was. Jest dużo niepotrzebnego duta tutaj pociągniętego przy okazji, ale mniejsza z tym. Zegarek 7 minut. Musimy szybko kończyć. Nie wiem, jak już dużo razy to dzisiaj powiedziałem, ale... Ale tak. No i tutaj taki ładny zakręcik. Nie wiem skąd to tutaj woda się tym bardziej wzięła. Ale dobra. Nie. Może nie do końca w ten sposób. O! Tutaj mi się strasznie podobał ten zjazd w dół, który tutaj się stworzy. O! I to już co innego. Tu oczywiście mamy te nasze zigzaki i tego typu. Ale to mi się zaczyna tutaj bardziej podobać. Drut. Drut sobie podłączymy go tutaj. Drut tutaj jest za nisko. Okej. Rozumiem. Dobra, macie tutaj podłączenie. I tak. Tutaj mamy jeszcze tą wieżyczkę, co nie? Ona ma tutaj patrzeć, czy coś płonie. Ja sobie ją postawimy tutaj na środku tego. To będzie po prostu kwintesencja tej całości. I dajmy sobie tutaj, aby nam się budowały... A co tam? Duże budynki. Już niech będzie. I to jest osobna dzielnica ze specjalnymi przepisami. Tutaj oni zajmą całą tą przestrzeń. Póki co na razie to tak jeszcze nie wygląda pięknie, jak będzie wyglądać później. No ale no cóż. Tu... Ja bym sobie podłączył ich jakoś. Czekaj. O! Bo chcę, żeby było jakieś połączenie co nieco jakiś czas. Żeby mogli jego coś zawrócić. Teraz tutaj, proszę bardzo, będzie dojazd do tych. Albo i go nie będzie, bo jest za wysoki tren tutaj. Będzie. Ja się nie dam. Ciach. I tutaj ciach. Proszę bardzo. I tutaj możecie się jeszcze też budować przy tej części. O, proszę bardzo.
Tutaj wiem, jestem nasz wał. Wał, on tutaj sobie zjedzie w... Mogę sobie pociągnąć czegoś gdzieś dotąd. Dobra. I dzięki temu, że już sobie to pociągnęliśmy, to sobie dajmy tutaj, wyrównajmy nasz brzeg w miarę. Tak, żeby to jakoś już wyglądało. Dobra, no i powiedzmy, że idzie to wszystko w dobrym kierunku. Handel by teraz chciał się budować, ale nie. My puścimy sobie naszego tramwaja. I tak, ten tramwaj, naprawdę trochę się przejedzie tutaj z tego sekcji. Dobra, dajmy sobie najpierw podłączenia tutaj. Tu jest na przykład powinna być ścieżka. Dobra. To samo musi być tutaj ścieżka. I okej. Ta droga jest ogólnie w dużym użytku. I się zastanówmy, gdzie ten tramwaj, bo go my tu wpuścimy, co nie? Tą trzeba masz tutaj jechać. Tu chcę, żeby przejechał już tą całą drogę, co nie? Ale gdzie dalej pojedzie? I tu się mój pomysł skończy. Ponieważ na razie tutaj nie masz zbytnio jakiegoś zagospodarowania do tego ronda, my sobie to wykorzystamy do wiadomych celów. Czyli Bombay będzie jechać. Aha. Ale widzę, że musimy sobie zrobić krótki wyjazd. Bo Bombay nie będzie chciał. Dobra. I tutaj... Prawie. Dobra. Kurde. Dobra, tutaj sobie zrobimy zakręt. Tu. Tu. I tutaj sobie wjedziesz. Dobrze, mamy z tutaj. Aby nie było, że tutaj nie ma dojścia całkowicie jakkolwiek do tego Bombaya, my tu sobie zrobimy zejście. Jeszcze raz. My tu sobie zrobimy zejście. I macie dojście. Ewentualnie tutaj może... Może ktoś przejdzie przez to. Jeszcze tylko czekajcie, zmienię jedną rzecz. Teraz mi się przypomniało. Możemy tutaj tą drogę ulepszyć do autostrady. Tutaj. My możemy, tak? Ja rozumiem, że tutaj wy możecie nie chcieć tego, ale ja chcę. A jak ja chcę, to znaczy, że będzie tak, jak ja chcę. Dobrze, tutaj. Trochę się spieszę z wiadomych może przyczyn. Światła tutaj wyłącz. I tu też nie ma na szczęście. Okej, tu się mogły pojawić światła. O, nie ma. Ciekawe. Może już się wyłączyłem, tylko już nie pamiętam o tym. Dobra, no i dajmy sobie tutaj naszą tą drogę. Kurde. Dobra, wiecie co? Nie. Chciałem tutaj puścić autostradę, ale widzę, że są problemy, więc no cóż. Nie chcecie, to nie chcecie. To możemy ulepszyć, bo to będzie tutaj akurat fajnie pasować. A poza tym tutaj się by tak przydało, na pewno. Wyciszenie tego. I wyciszenie tego i tego. Teraz powinno być trochę tutaj dla was chociaż troszeczkę ciszej. Dobrze, pójdźmy sobie tramwaj i będziemy kończyć. Bombay ruszy stąd. Tak, idealnie tutaj powinien przystanek. Kolejny będzie tutaj przystanek. O, kolejny. No ja myślę. Kolejny będzie tu. I czekaj, czy to... Tak, to jest ta trasa. Dobra, czyli musimy wjechać tutaj. Czyli kolejny tutaj obok przemysłu. No i tutaj ta linia będzie sobie przejeżdżać ogólnie przez tą całą dzielnię. Co nie? Na pewno będzie zgarniać multum ludzi. No, co tu dużo mówić? Tak zawsze jest. Tutaj nie ma żadnych przystanków, co jest trochę szkoda, ale no cóż. Tu jest kolejny. Ta im się na pewno spodoba. Tu możemy postawić i tutaj. Chociaż trochę blisko są to chyba. Chyba to nie. No i kolejny dajmy sobie tutaj. I jeszcze jeden tutaj na wyjazd. No i z powrotem. Staram się tutaj może wstawić, ale nie. Dajmy już sobie je tutaj w tych samych mniej więcej miejscach. Tu. No i z powrotem w miarę tych samych miejsc, jakby się dało. Byłoby na pewno fajnie. Tu skanuję tę autostradę. Co ja? Gdy
mam tyle planów na tą serię, a odcinki trochę rzadziej się pojawiają i większość po prostu czeka, bo nie chce mi się podejść na górę, jak już jestem w dole i po prostu poprzyczepiać niektóre rzeczy. Dobrze. Tutaj przystanek. Tutaj. No i tu będzie już finish. Mam nadzieję, że będzie ta linia użyteczna i będą z niej ludzie korzystać. Tak samo jak mam nadzieję, że tutaj to będzie wykorzystane. I ponieważ tutaj jest to bardzo blisko, no widzimy coś tam czego, wody, ja tu chętnie postawię sobie coś takiego. Wiem, drut się przerwie, ale możemy go sobie tu bardzo łatwo teraz podłączyć. A takie molo w tego typu miejscach to naprawdę no coś niezwykłego. Powiedziałbym, że coś niezwykłego. To samo możemy zrobić tutaj, tylko tu może coś innego. Wiecie, to jest restauracja na Pomoście. No, może być. Aha, tylko że restauracja na Pomoście potrzebuje bliższego podłączenia. To nie. Może coś takiego. Aha, widzę, że tu chyba cokolwiek musi mieć bliższe podłączenie. To możemy wam tutaj niby zrobić. O, ty. Nie. Tego nie było, tak? Wy tego nawet nie widzieliście. Dajmy tutaj tą węższą drogę. Nie, tu jest za mało miejsca. Dobra, tu. Trudno. Byłoby fajnie, ale możemy postawić taką restaurację, co była przed chwilą, tutaj, pod mostem. O, i tutaj nie ma co marudzić. Już bardzo, o, zadowoleni to oni na pewno są. Ja bym był zadowolony. A co dopiero oni? Dobra. Dobrze, no i to byłoby na tyle dzisiejszego odcinka. Miałem jeszcze schrony poustawić, ale mam pomysł, że ze schronami. Wejdźmy sobie w mapę schronów. To schrony my sobie poustawimy mniej więcej, może będzie w kolejnym odcinku, ale jak co po kolei będą się pojawiać katastrofy. Natomiast to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeśli wam się odcinek podobał, możecie zostawić łapkę w górę. Ja mam nadzieję, że ktoś z tego korzysta, tak poza tym, to wiecie. Kliknijmy sobie tej... Nie to. Drogi. Coś tam jedzie. Tak, to będą się tutaj powoli pojawiać rzeczy. Mamy trochę lepiej już tutaj system chroniony. No dzisiaj głównie siedzieliśmy nad tą dzielnicą i walczyliśmy tutaj z różnymi drogami, węzłami. I mam nadzieję, że tutaj bambaje będą nieźle jeździć. W celu zapewnienia bambajów to linia ta tramwajowa to jest ta niebieska. Zmienimy kolor, żeby mi się tutaj nie mieszały te linie. No więc taki czerwony. Dobrze, mamy czerwoną. I zetknijmy jak tam ludzie. 17 ludzi tutaj czeka. 20. O, gdzie to jest? 80 tutaj. Baczcie, 24 osoby tutaj. To jest niemożliwe, żeby ktokolwiek czekał na takim przystanku tutaj w środku i ktoś tutaj schodził, ale fajnie. Czyli na pętli też ludzie korzystają, fajnie. Dobrze. Jedzie parę tramwajów. Jak dla mnie jest ich mało. Tutaj na razie jest mało, ale tu już ktoś jest. Tutaj też już ktoś jest. No i tutaj to na pewno się nie dziwię. Gdap mówi nam, że 15 bambajów spokojnie wystarczy. Ja mówię, że nie. I dajmy sobie ich z... No, niech będzie 20 tyle. Zobaczymy w kolejnym materiale, jak to nam tutaj poszło z tym. Więc ja teraz zajmę się za przygotowaniem tutaj paru węzłów, schronów i tego typu rzeczy, abyśmy wiedzieli co i jak. Także ta część tutaj to jeszcze będzie rozbudowana o kolej jednoszynową, ale to w przyszłości. Także ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek i jeszcze raz, jeśli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Jak tam pociągi? No ładnie, 40 osób czeka. Dobra. Cześć!